Dzień dobry wszystkim. Briefing wideo do maklerskiego TMS Brokers. Środa, 1 czerwca. Pamiętajmy o Dniu Dziecka, a poza tym skupmy się na rynku Forex. Ja nazywam się Konrad Białas. Zapraszam do dzisiejszej analizy. Nowy miesiąc zaczynamy jak na razie z zaskoczeniem na dolar jenie. Dosyć zaskakujący spadek z poziomów 110,50 nawet do 109,60. Teraz powoli ten rynek nam odbija i balansuje się w okolicach 110. Ciężko znaleźć powód po stronie informacji, które mogły wpłynąć na wzmocnienie podaży na dolar jenie. Pewne sugestie się pojawiają, że to być może z zapowiedzi przez premiera Abe odroczenia podwyżki podatku od sprzedaży, ale naszym zdaniem jest to bzdurne wytłumaczenie. To odroczenie było już sugerowane przez ostatnie kilka tygodni. W zasadzie najmocniejsze spekulacje pojawiły się w weekendzie, więc dzisiaj tylko informacja była potwierdzona. W żaden sposób ona nie zmienia oczekiwań co do zapowiedzi ekspansji fiskalnej przez rząd Japonii, która może nastąpić jeszcze w tym miesiącu, a jak nie, to jeszcze w lipcu. Jak również też nie przekreśla dążenia Banku Japonii do rozszerzenia ekspansji monetarnej, aby podnieść perspektywy inflacji. Także dzisiejsza informacja w żaden sposób nie wpływa pozytywnie na jena. Czynniki fundamentalne, które mogą odbijać się na walucie w najbliższym czasie, pozostają negatywne. Także tutaj przede wszystkim możemy mieć jakiś odpad z zamieszania wczoraj, które wynikało z rozliczenia końca miesiąca i widzieliśmy dużo zaskakujących zmian na rynku walutowym. Ponadto raczej tutaj ciężko wskazywać. Spadek Nikkeja wpływał na to, że dolar jen pozostawał pod presją. Dzisiaj natomiast Europa próbuje walczyć z odbiciem, co powinno mieć pozytywne przełożenia, stąd właśnie odbicie na 110. Naszym zdaniem w dłuższym terminie nadal pozostają perspektywy otwarte na to, żeby dolar jen znalazł się bliżej poziomu 113-114. Natomiast na ten moment potrzeba bądź to mocniejszych wskazań ze strony władz Japonii. Tutaj zwracamy uwagę na konferencję prasową premiera Abe o godzinie 11, jak również solidniejsze dane ze Stanów, które by wzmacniały oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych. Z tymi impulsami może być dzisiaj trudniej. Przede wszystkim rynek oczekuje od indeksu ISM dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj o godzinie 16 słabszego odczytu, nawet spadku poniżej 50 punktów, co wówczas dawałoby presję negatywną na dolara. Natomiast naszym zdaniem te sygnały i te spadki dolara, czyli w konsekwencji na dolar jenie, próby jakby zejścia tutaj w okolice jeszcze ponad wsparcie na 109,20, powinny być mimo wszystko przez rynek wykorzystywane jako okazja do taniego kupna dolara z przygotowaniem się na wydarzenia w dalszej części tygodnia i miesiąca, przede wszystkim raport z rynku pracy w piątek, czy też posiedzenie Fed w połowie czerwca. Tyle jeżeli chodzi o dolar jena. Na funcie też duże zmiany. Funt dostał dwa takie ciosy nokautujące go wczoraj w postaci sondaży przedreferendalnych, które wskazały na wzrost poparcia dla zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii ze strefy euro. Ten najbardziej bolesny był popołudniowy, gdzie w ankiecie telefonicznej wykazana została przewaga zwolenników Brexitu, co jest o tyle ewenementem, że zwykle sondaże telefoniczne wskazywały większe poparcie dla pozostania w Unii. Te bardziej pesymistyczne były sondaże internetowe. Także tutaj poprawa notowań brexitowców w ankiecie telefonicznej była tym najmocniejszym uderzeniem, które sprowadził GBP USD dosyć mocno, bo mieliśmy jeszcze 1,47 w nocy z poniedziałku na wtorek, a dzisiaj jesteśmy już ponad dwie figury niżej, w okolicach 1,4480. I problemy funta nadal nie powinny się skończyć. Za chwilę mamy indeks PMI dla przemysłu z Wielkiej Brytanii. Tutaj również wygląda to słabo. Niepewność w gospodarce jest właśnie związana z tym referendum. Ona się przejawia zarówno ze spadku zaufania konsumentów, jak również we wskaźnikach aktywności biznesu. Indeks PMI dla przemysłu może właśnie na takie niepokoje wskazać, także mocniejszy spadek tego indeksu, z jakich poziomów to zaraz pokażę w kalendarzu, mocniejszy spadek tego indeksu nadal wspiera to, aby GBP USD szedł na niższe poziomy. Takie pierwsze, solidniejsze wsparcie to dopiero poziomy 1,43,40. Tymczasem na najpopularniejszym instrumencie, czyli na eurodolarze,
w miarę bez zmian, konsolidacja z próbą nieudanego przebicia pod koniec ubiegłego tygodnia średniej 200-sesyjnej, natomiast no, ta konsolidacja powoduje, że nie mamy mocniejszego odbicia od linii trendów wzrostowego, także jeżeli nam się będzie ten czas przedłużać, to prędzej czy później nawet przy konsolidacji wyłamiemy się poniżej tego trendu i otworzy się sytuacja wspierająca spadki. Dzisiaj gdyby indeks ISM wyszedł słabo, możliwe jest, że w okolice 1.1170, 1.1190 nam euro-dolar odbije, natomiast tutaj raczej te wzrosty będą wygaszane właśnie z uwagi na to, że rynek potencjalnie będzie grał na siłę dolara w czerwcu. Warto wspomnieć też i zwrócić uwagę na indeks dolarowy, który w ujęciu miesięcznym zrobił formację objęcia. Świeca majowa jest dosyć mocna, wymowa jest jej prowzrostowa, także ten potencjał aprecjacji dolara względem koszyka walut, a w konsekwencji przekładając to na wskazane tutaj krosy, no, powinna się realizować w najbliższych tygodniach. Na rynku krajowym natomiast spokojnie, euro-złoty praktycznie nic sobie nie zrobił z lepszego oczekiwań odczytu indeksu PMI dla przemysłu z Polski. Był on powyżej konsensusu rynkowego, ale spadek raptem 40-50 pipsów po publikacji został szybko wygaszony. Euro-złoty utrzymuje się na poziomie 4,39. W zasadzie jest to dosyć nudna konsolidacja między 4,36 a 4,43, jeżeli miałbym tutaj wyznaczać jakieś mocniejsze poziomy z tym zignorowaniem tego wybicia pod koniec ubiegłego miesiąca. Także tutaj na razie bez jakiejś większej wymowy. Rynek złotego nie jest w tym momencie w centrum uwagi, także ten handel jest stabilny. Prawdopodobnie im mniej negatywnych impulsów z otoczenia politycznego, to fundamenty powinny mocniej przemawiać na korzyść złotego i powinniśmy prędzej czy później zobaczyć ruch z atakiem poniżej 4,36, ale na razie raczej ten klimat nie buduje takiego większego zaufania dla złotego, także jak na razie oczekujemy konsolidacji wokół 4,39. I kalendarz na dzisiaj, wysyp odczytów indeksów PMI. Dane z Chin okazały się zbliżone do prognoz, zarówno jeżeli chodzi o indeks rządowy, jak i indeks prywatny. Oczekiwano, znaczy obawiano się w zasadzie gorszych odczytów, także takie wyniki zostały odebrane w miarę pozytywnie. Aut zyskuje dzisiaj po dobrych danych o PKB, natomiast naszym zdaniem potencjał wzrostowy dolara australijskiego jest ograniczony, także tutaj szybko ta presja wzrostowa może się zakończyć i aut znowu będzie tracił na wartości, natomiast jest to powiedzmy perspektywa kilkutygodniowa. Wspomniany PMI dla sektora przemysłowego 52,1, ale jak wspomniałem wcześniej, złoty sobie nic z tego nie zrobił i dzisiaj dalej jeszcze w ciągu dnia ważny PMI z Wielkiej Brytanii 49,6, jeżeli będzie niżej, funt znajdzie się pod większą presją i po południu ISM dla sektora przemysłowego 53 jest punktem odniesienia. Gdybyśmy mieli spadek poniżej 50, będzie to dosyć silny sygnał negatywny dla dolara i wówczas ta przecena amerykańskiej waluty może być silniejsza dzisiaj po południu. Dziękuję Państwu za uwagę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę i zapraszam do kolejnej jutro.